to zrozpaczona jest piosenka, co kiedyś chciała, żeby świat wciąż pragnął nosić ją na rękach, a ludzie brali ją do chat. Tak bardzo, bardzo się starała na różnych festiwalach, aż zwiędła, skapcaniała i chrypa ją złapała. To niepotrzebna jest piosenka, którą odrzucił zwykły świat. Nikt nie chciał nosić jej na rękach, nikt nie chciał brać do chat. Wpadła więc do Mateusza, co się nie może ruszać w swym inwalidzkim wózku. Marzy, by żyć po ludzku. Się tak spotkali, od razu pokochali. Oznała swą piosenkę, ona skończyła swą drękę. To najpiękniejsza jest piosenka, bo wreszcie ma swój świat. Nie muszą nosić jej na rękach, nie muszą brać do chat. To najpiękniejsza jest piosenka. Z okazji Dnia Świętego Walentego, który minął, post do mojej kochanki. Nie rycz. Co ty jesteś, syrena portowa? Mogłaś trafić gorzej. Jestem poetą, a mogłem być królem Henrykiem VIII. Nie krzycz. Lubię harmonię w dźwiękach. Jestem miłośnikiem harfy, a mogłem być rzeźnikiem, Kubą rozpruwaczem. I się nie złość. Jestem smakoszem komedii, a mogłem być hipochondrykiem, jak Harpagon, albo zazdrośnikiem, jak Otello. Z okazji Dnia Zakochanych spieszę poinformować, zakochałem się w podróżach. Całuję, pa. No i teraz właśnie odnośnie tych podróży, jak to jest z naszymi pociągami, czy koleją, PKP. Komunikat. SMS. Kochanie, cieszę się z naszego rychłego spotkania. A tu nagle komunikat. Pociąg relacji ja-ty ma 60 minut spóźnienia. SMS. Kochanie, proszę o cierpliwość. Zakochani czasu nie znają. SMS tłumaczy się przed tobą. Komunikat. Pociąg relacji ja-ty zwiększył opóźnienia do 120 minut. Wygląda na to, że ja z całym dworcem cofnąłem się od ciebie o jakieś 100 kilometrów. Nowa Zelandia oddzieliła się od Australii miliony lat temu o jakieś 1600 kilometrów. Trzeba być optymistą. Jaka magia plącze nasze drogi, aby dotrzeć na spotkanie. Muszę zwiedzić Wyspy Kurylskie, Tasmanię, San Jose i Katmandu, oczywiście drzemiąc pomiędzy zapowiedziami odjazdów i przyjazdów. Ostatnia wiadomość. Pociąg relacji ja-ty ostatecznie został skreślony z rozkładu jazdy. Wyjaśniła się tajemnicza nazwa PKP. Poczekalnia kochanków pogubionych. Płacz, kochanie, płacz.
I z tego samego tematu komunikat w wagonie kolejowym w drodze ze Szczecina do Krakowa. Pan siedzący w wagonie numer 13 linii Kraków-Płaszów-Gdynia, zajmujący miejsce numer 71, proszony jest o zdjęcie lewej dłoni z uda prawego siedzącej obok pasażerki na miejscu 73. Polskie Koleje Państwowe nie biorą odpowiedzialności za pozostawiony i zagubiony bagaż uczuć podróżnych. Dziękuję. Ku niepamięci. Zakładki w cyberprzestrzeni głowy, głębokie na kilka łokci bezsenności. Kryjówki o zaskakującej zawartości. Z biegiem czasu coraz liczniejsze. Sukcesywnie kasuję po tabula rasa. Ponoć nic dwa razy się nie zdarza. Na wypadek, gdybyś był mi przeznaczony, wgrywam program antywirusowy. I teraz właśnie może nawiązujący do tego wiersza chciałam przeczytać wiersz Jasi Słodyczki, naszej przyjaciółki, która bardzo pozdrawia też Dona i wszystkich tu i żałuje, że nie mogła przyjechać. I mówię tak, nawiążę może, ja coś potrzymaj mi, tak? Bo ją wie, to będzie łatwiej. Tęsknimy za Asią. Tak, tęsknimy za tobą, słodki. Raba Wyżna. Jo, Asia z Raby Wyżna. Góralka. Tak. Hej! Będzie łatwiej. My tam pojedziemy. Pojedziemy. Joasia tym wierszem zdobyła wyróżnienie właśnie w konkursie w Szczecinie. Czynnik ludzki. Po poważnej awarii duszy, spowodowanej kontaktami online, zaopatrzyłam się w doświadczenie. Życiowy program antywirusowy. Trzeba chronić operacyjny program własnego ja. Pisałam go całe lata, by dobrze funkcjonował. Dostałam na priv interesujący zapowiadający się plik. Antywirus włączył alarm, ale zlekceważyłam. Nadawca zaufany. Na co teraz narzekać? Luki w oprogramowaniu obronnym nie było. Zawiódł czynnik ludzki. I jeszcze... Proszę też mi wybaczyć, jeszcze osoba, która zawsze jest z nami, Ada może to potwierdzić i Agnieszka. No wprawdzie jest to poeta nieżyjący, ale jego żona jest naszą taką dużą przyjaciółką wielką i tworzymy dzięki niej właśnie i dzięki Jurkowi, który z góry nas jednoczy, taką rodzinę poetycką. I chciałam właśnie przeczytać jeszcze właśnie wiersz Jurka, ponieważ bardzo to pasuje, myślę, jest poświęcony malarzom i poetom. Ja coś trzymaj, bo teraz będzie gorzej. Jurek jest był przewodnikiem tatrzańskim, no i stale jest obecny wśród nas jako poeta właśnie. No, poetą, scenarzystą, fotografikiem, także bardzo bardem, dużo funkcji. Aktorem. Muzykiem. Tak, muzykiem bardzo. Albo człowiekiem. Tak. Dobrze. Malarzom i poetom. W biegu od słowa do słowa pospiesznie, lub stemplem serca na płótnie czas znaczysz. Mówią ślady kamyczki na drodze. Wiatr zawieje, deszcz łez płucze bez reszty. A ty znak za znakiem czas określasz własny. W pawi ogon stroisz szyfrem liter, mozolnie. Prawdę jak świat stare w sieci linii, a potem zakreślisz zamaszyście od snu do snu bajki własne na okoliczność. Jakby ci mało było burz i lawin, jeszcze własne krzykniesz w pustym domu echem dni. Rozkrwawisz w deszczu gwiazd szkiełkiem wokół, szpalery drzew i ptaki w locie w warkoczach wiatru. W pięść zaciśniętą zatrzymasz, zapiszesz, za ogon złapiesz. Z czasem sam na sam. Brawo. Brawo dla Jurka. No a my nawiążemy.